Nazywam się Anka Nicieja, jestem dyrektorem kontraktu obwodnicy Oświęcimia. W Budimexie pracuję 18 lat. Swoją ścieżkę kariery w Budimexie rozpoczęłam zaraz po studiach, przychodząc na stanowisko inżyniera budowy. I tak na dobrą sprawę chyba zawsze o tym marzyłam. Tak naprawdę chyba zawsze chciałam pracować w budownictwie, a moim inżynierskim marzeniem było wybudować most przez Wisłę. I super się składa, że na moim obecnym kontrakcie moje marzenie się spełnia. W moim zespole jest około 30% dziewczyn. Mam nadzieję, że wspieram je jak tylko mogę, bo każda z nich jest świetna. Czy ciężko się pracuje w męskim świecie? Nie mam porównania. Dla mnie jest to chleb powszedni i staram się być zarówno dobrym szefem, poniekąd wsparciem, opieką i jakoś się nam udaje ten zespół trzymać w ryzach i robić roboty najlepiej, jak potrafimy. Mi się bardzo podoba i zapraszam każdą jedną dziewczynę do dołączenia do mojego zespołu. Myślę, że nam kobietom nie jest łatwo w tym męskim świecie, ale doskonale odnajdujemy się i dajemy sobie radę. Jesteśmy zawsze zaangażowane, wytrwałe, umiemy bardzo dobrze planować, czego niestety panom czasem brakuje, a osobiście uważam, że naszą wielką przewagą jest podzielność uwagi.